Hej, ostatnio w polskiej przestrzeni internetowej pojawiają się pewne kontrowersje z tematem spowiedzi. Na przykład niedawno w swoim artykule dla Onetu pan Rafał Betlejewski, performer i aktywista, domagał się zakazu spowiedzi osób nieletnich. Spowiedź według pana Betlejewskiego to proceder szkodliwy, niebezpieczny i mogący rodzić zaburzenia rozwojowe oraz, jak pisze, jeśli dorośli ludzie chcą się w ten sposób zachowywać, proszę bardzo, dzieciom należy tego zaoszczędzić. Kościół sam się jednak z tego nigdy nie wycofa. Musimy Kościół do tego zmusić. I wtóruje mu między innymi pan profesor Jan Hartmann, według którego podczas spowiedzi dochodzi do odrażającego moralnie molestowania. I tak się składa, że to jest dobra okazja do porozmawiania o tym, czym właściwie jest spowiedź w katolicyzmie, jaki jest jej wpływ na człowieka, na społeczeństwo, czy może część tej krytyki, która ostatnio w tym temacie pada, nie jest trochę słuszna i o co chodzi w ogóle ze spowiedzią dzieci. Ja nie spodziewałem się w ogóle tego, ale mamy nietypowego crossa, tak? Ponieważ odcinek ten porusza zarówno temat katolicyzmu polsko-jasełkowego, jak i ateizmu polsko-gimnazjalnego, ponieważ oba te zjawiska niestety w polskiej przestrzeni internetowej i publicznej funkcjonują. U osób wierzących często można spotkać się z taką postawą, że spowiedź to jest takie coś, co trzeba co jakiś czas po prostu odbębnić. Powiedzieć formułkę, zawsze tę samą, z tą samą listą grzechów, bo niewiele się tam zmienia. No i że to jest taki formalizm zasadniczo, który trzeba robić, bo instytucja tego wymaga, jeśli tylko powiedzmy raz do roku tego nie załatwi. Jeżeli to załatwisz raz do roku, to jest git i wtedy możesz z nami uczestniczyć, prawda? No i nie ma co ukrywać, ja też się spotkałem z tym, że instytucje kościelne przedstawiały to w taki właśnie sposób, tak? Który można było odnieść wrażenie, że to o to właśnie chodzi, tak? Że pamiętajcie, że wszyscy robimy źle, raz na czas trzeba o tym powiedzieć i jedziemy dalej. Ale nie, tak naprawdę nie o to, że tak powiem, w tym chodzi. Ale z drugiej strony też, ja przynajmniej wielokrotnie się spotykałem z takimi opiniami od bardzo światłych, inteligentnych ludzi często, że spowiedź istnieje tylko po to, żeby księża mogli jakoś wykorzystać te informacje, które zdobyli o twoim życiu. I problem oczywiście z taką opinią jest taki, że osoby, które tak uważają, ogólnie osoby, które są z różnych przyczyn wrogo nastawione do religii, mają tendencję do zapominania o tym, że ludzie wierzący, w tym księża, naprawdę wierzą w Boga i co do zasady traktują na poważnie to, co robią. I gdyby w ujęciu katolickim, gdyby ksiądz na przykład wykorzystał wiedzę zdobytą na spowiedzi poza konfesjonałem i nie mówimy tylko o tym, że na przykład wprost doniósł proboszczowi czy coś takiego, ale nawet na przykład w czasie jakiejś rozmowy w domyśle komuś zasugerował, że dana osoba coś zrobiła albo w ogóle powiedział, że chociaż że się spowiadała i dostała albo nie dostała rozgrzeszenie. I to samo tyczy się nie tylko grzechów wyznanych na spowiedzi, ale w ogóle wszystkich informacji, jakie ksiądz uzyskał w trakcie spowiedzi. Jeśli by ksiądz coś takiego zrobił, wyniósł to gdzieś dalej, to jest grzech śmiertelny. Oderwanie się od Boga i popadnięcie w ekskomunikę, nawet jeśli nie zostanie to odkryte. W sensie, nawet jeżeli to nie wyjdzie na jaw, to taki ksiądz zaciąga na siebie ekskomunikę w oczach Boga. I księża, co do zasady, w to wierzą. Ja nie mówię, że żaden ksiądz tego nigdy nie zrobił, ale zakładanie, że o to właśnie chodzi w spowiedzi, żeby tę wiedzę wykorzystywać gdzieś dalej, jest absolutnie błędne i wynika u niektórych ludzi już chyba z takiego tradycyjnego niezrozumienia tego, czego się nie lubi. Zatem, o co w ogóle chodzi w spowiedzi? Najpierw od strony teologicznej. Ja wiem, że żyjemy dzisiaj w dziwnych czasach i są osoby, które w ogóle zgłoszą wątpliwość wobec tego, czy istnieje w ogóle coś takiego jak złe uczynki, albo osoby twierdzące, że one żadnych złych rzeczy w swoim życiu nie robią. Ale nie będziemy się tym teraz zajmować. Jeżeli ktoś ma taką postawę, to powodzenia, ale obawiam się, że wcześniej czy później życie go zweryfikuje i bardzo się zdziwi, ale tutaj nie ma czasu, że tak powiem, na omawianie tego. Więc załóżmy, zgodnie z niemal każdą filozofią w historii świata, że tak, każdy człowiek robi w życiu rzeczy, o których on sam wie, że są złe, to znaczy wiedział, że nie powinien był ich robić, ale i tak je zrobił i w efekcie wywołuje to w nim pewne nieuporządkowanie, które nie tylko jest wyczuwalne w świadomości, to znaczy na przykład wraca to do nas co jakiś czas, ale także, nawet jeśli powiedzmy uda się nam o tym zapomnieć, to ma to negatywne przełożenie na nasze życie, bo nasze różne czyny wynikają z przeciwnych sobie wartości. Robisz rzeczy, które wynikają z tego, w co świadomie wierzysz i rzeczy, o których wiesz, że świadomie są złe. I gdy zrobimy coś takiego i to dotrze do nas, no to co teraz? No wiadomo, trzeba to naprawić. Czasem się da, ale czasem się nie da. Czasem
zadośćuczynisz w jakiś sposób, postarasz się, żeby to naprawić, ale nadal masz świadomość, że to, co naprawiłeś, to, co zrobiłeś, żeby to naprawić, było kompletnie niewspółmierne do oryginalnej szkody. A dalej się już nie da tego naprawić, albo ty nie potrafisz. Co więcej, w ujęciu katolickim źródłem świata, od którego wszyscy pochodzimy i do którego powinniśmy wracać, jest nieskończone dobro. A przez to każde odstępstwo od tego, co wiemy, że jest słuszne, to nie jest tylko jakieś naruszenie konwenansu społecznego, tylko to jest naruszenie pewnej fundamentalnej zasady leżącej u podstaw świata. Jeśli najbardziej prawdziwą, najbardziej rzeczywistą rzeczą na świecie jest miłość, to traktowanie innych lub samego siebie bez miłości to jest w zasadzie bardzo poważna rzecz, no bo narusza coś fundamentalnego. No i rodzi to pytanie, jak kto mógłby to naprawić? Może na przykład prowadziłaś przerażający sposób życia, krzywdziłaś siebie, powodowałaś problemy w życiu innych ludzi, ale zrozumiałaś, że to jest złe i chciałabyś z tym skończyć, ale nie wiesz jak, nie wiesz czy to się w ogóle da zrobić. To znaczy nawet jeśli uda ci się zmienić postępowanie, to czy unieważni to wszystko to, co zrobiłam wcześniej? No to co robisz? Idziesz do tego rabina, o którym tyle słyszałaś i który akurat siedzi w domu faryzeusza lokalnego i padasz mu do stóp, bo w sumie nie masz lepszego pomysłu, kto wie, może on ci coś ogarnie, bo ty już nie ogarniasz swojego życia. A on, co ciekawe, nie zaczyna ci tłumaczyć niczego ani cię pouczać, tylko mówi, twoje grzechy są odpuszczone. Czyli co? Czyli, mówi ten rabin, to ja jestem tą zasadą, wobec której wystąpiłaś. I widzę, że żałujesz i ja mówię ci, że jest okej, że wobec mnie jest okej, wobec tej zasady, którą naruszyłaś, jest okej. To nie uwalnia cię od społecznych nadstępstw tego wszystkiego, co zrobiłaś. Może nadal jest dużo do naprawienia tutaj, ale wobec tej fundamentalnej zasady leżącej u podłoża świata jesteś na czysto. Zostało jeszcze dogadać się z ludźmi, ale nawet jakby oni nie zaakceptowali tej twojej zmiany i poprawy, to ostatecznie przecież i tak wrócisz do mnie, a u mnie jesteś okej. I wiesz co? Ja jestem tutaj tylko na chwilę, ale widzisz tych moich kolegów? Komu odpuszczą grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymają, są im zatrzymane. Oni przekażą to innym. I poprzez nich będę nadal odpuszczał wam grzechy. I dzięki temu wszyscy w sakramencie będą mogli to uzyskać. Jezus swoim wyznawcom zostawił taką możliwość radzenia sobie z tym, że cały czas upadamy, co pomaga nam podnosić się i iść dalej. I to jest oczywiście w tym momencie sformalizowane do pewnego stopnia, ale nie licząc nawet pewnych problemów, które z tego formalizmu wynikają i o których powiemy, to sam system, że tak powiem, oddaje ten sam proces. Czyli co? Rachunek sumienia. Czasem musisz się zastanowić, czy i co złego zrobiłaś, bo nasz mózg lubi chować przed nami rzeczy, które są niewygodne. Na przykład to, że zrobiliśmy coś, o czym wiemy, że było to złe. Potem żal za grzechy. Jak zdasz sobie sprawę z tego, że zrobiłaś coś złego, no to poprawną reakcją jest żałowanie, ponieważ poprawnie jest nie chcieć robić złych rzeczy. Kolejno, postanowienie poprawy. Skoro zrobiłam coś złego, to nie chcę robić tego więcej. Będę się naprawdę starał tego nie robić. Wyjdzie jak wyjdzie, ale chciałbym tego nie robić. Kolejno, sama szczera spowiedź. I kolejno, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu w miarę możliwości naprawienie skutków tego, co zrobiliśmy źle. To też jest ważny punkt, o którym ludzie często zapominają. I oczywiście wielu słusznie zakrzyknie, że to może i ładnie wygląda na papierze, ale w praktyce wyglądać może to już różnie. Na przykład, może i to jest sakrament, ale ksiądz w czasie spowiedzi jest ordynarny, nadużywa swojej pozycji. Co wtedy? No a co jeśli lekarz jest ordynarny w czasie badania i nadużywa swojej pozycji? A to wcale nie jest takie rzadkie przecież, nie? Co wtedy? Wtedy idziesz do innego lekarza albo do innego księdza i możesz w ogóle poskarżyć się na to jego przełożonym. Notabene ciebie tajemnica spowiedzi nie obowiązuje, więc jak chcesz, to nawet ze szczegółami. Ale czy doniesienie do wyższych szczebli struktury o przewinieniu kogoś w tej samej strukturze przyniesie skutek? Dobrze wiemy, że bywa to różnie, ale patologie hierarchicznych struktur to jest już osobny temat tak naprawdę. Kolejno. Okej. Fajnie to wygląda, ale ja nie chcę się spowiadać z tego i z tego, bo ja wcale nie uważam, że te rzeczy są złe i to byłoby nieszczere i hipokryzja spowiadać się z tego tylko dlatego, że Kościół tak każe. Okej, bardzo ciekawa uwaga. Ważne pytanie. Czy jesteś katolikiem?
bo być może nie jesteś, tak? To znaczy, może nawet wierzysz w Boga, ale świadomie odrzucasz autorytet Kościoła katolickiego w kwestiach wiary. Wtedy nie jesteś katolikiem po prostu. Może jesteś chrześcijaninem, tak? Ale nie katolikiem. I jeżeli nie jesteś katolikiem, to w ogóle nie powinieneś się spowiadać w kościele katolickim, ani na przykład wysyłać dzieci do spowiedzi w kościele katolickim, jeżeli sam katolikiem nie jesteś, ani w ogóle przyjmować jakichkolwiek sakramentów. I wtedy nie ma tego tematu, że tak powiem. Ale jeśli jesteś katolikiem, to nadal możesz mieć konflikt sumienia i nauczania Kościoła. Między twoim sumieniem a nauczaniem Kościoła jest pewna rozbieżność. Bo może chciałbyś żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła, co do zasady, teoretycznie, ale w danym punkcie nie potrafisz pogodzić tego z samym sobą. Nie rozumiesz, dlaczego coś jest niewłaściwe. To jest zasadna uwaga. I ja się przynajmniej spotkałem z opiniami księży spowiedników na ten temat, takimi, że możesz spowiadać się z czegoś nie dlatego, że wprost uznajesz to za złe i żałujesz, no bo nie żałujesz, skoro nie rozumiesz, co w tym jest złego, ale żałujesz, że nie potrafisz pogodzić konfliktu między własnym sumieniem a nauczaniem Kościoła. I ty byś chciał to pogodzić, starasz się, ale masz jakiś konflikt wewnętrzny i w tym momencie nie potrafisz go zażegnać. I w efekcie być może nie potrafisz żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła, chociaż starasz się najlepiej jak umiesz. I ogólnie ja wiem, że to jest dużo szczegółów, w których katolicy mogą mieć wątpliwości, niepewności na temat tego, jak podchodzi do spowiedzi i tak dalej, ale wiecie co? Można te wątpliwości po prostu poruszyć z księdzem w konfesjonale. Wbrew temu, co ten formalizm narosły wokół tego czasem sugeruje, nie trzeba klepać formułki, można porozmawiać, opowiedzieć, co cię gryzie i tak dalej. I to, w sensie spowiedź, teoretycznie powinna być spotkaniem z Bogiem, prawda, który daje ci wytchnienie w twoich problemach, a nie powinna być, wiecie, to nie powinna być iście z harmonogramem do oziębłej struktury, co trzeba odhaczyć, bo jak nie, to będziemy mieć do ciebie wąty. Chociaż wiem, że tak to bywa przedstawiane w Kościele, ale nie powinno tak być. Kolejną kwestią jest w ogóle aspekt socjologiczny spowiedzi, bo tak się składa, że tak jak w wielu tego typu przypadkach, rytuały religijne, które trwają przez tysiąclecia, mają również zdrową prospołeczną funkcję, bo inaczej by nie przetrwały prawdopodobnie. I jak na przykład czytamy, jak na łamach Scientific American tłumaczy psycholog profesor James W. Pennebaker, każdy rodzaj otwartego i szczerego ujawnienia przewinień zmniejsza stres i pomaga ludziom pogodzić się ze swoim zachowaniem. Przypomnę, otwartego i szczerego. To nie przypadek, że instytucje w wielu kulturach zachęcają ludzi do wyznawania swoich przewinień. Po pierwsze, zwykłe ujęcie swojej emocjonalnej wrzawy w słowa zmienia sposób, w jaki o niej myślimy. Nadanie konkretnej formy sekretnym doświadczeniom może pomóc w ich kategoryzacji na nowe sposoby. Na przykład, kiedy przekładamy doświadczenia emocjonalne na słowa i opowiadamy je, zaczynamy myśleć o nich w prostszym, mniej groźniejszym kontekście. Spowiedź religijna nie jest panaceum, ale te formy uwolnienia mogą nam przejść, ujawnienia grzechów, mogą nam pomóc nam przejść przez trudne czasy. Piękno polega na tym, że nie trzeba być religijnym, aby skorzystać ze spowiedzi w tym kontekście. Podstawowe mechanizmy są dostępne dla każdego za cenę ołówka i papieru, bo pan profesor porównuje tutaj ten mechanizm do tak zwanego ekspresyjnego pisania, gdzie problemy swoje przewinienia, że tak powiem, przelewamy na papier. To już jest w ogóle bez kontekstu teologicznego, ale sam mechanizm jest psychologicznie zdrowy. Kolejno, jak czytamy w Journal of Religion and Health, religijna spowiedź stanowi forum dla wyrażania indywidualnej tożsamości i potrzeb relacyjnych, jako rytuał, który nadaje publiczną sankcję osobistej przemianie i odkupieniu. Spowiedź łączy również wiernych z większą społecznością. Wyznanie religijne nie tylko odzwierciedla poczucie sensu, ale również tworzy sens przefiltrowany przez nasze psychologiczne zrozumienie tego, co stanowi grzech. Przykłady kliniczne ilustrują potrzebę, aby terapeuci stali się bardziej świadomi tej relacji. I dla jasności, te perspektywy nie dotyczą wyłącznie sakramentu spowiedzi katolickiej, tylko ogólnie różnych form wyznawania grzechów obecnych w różnych religiach. I teraz możemy przejść do ciekawego tematu, czyli no ale co z dziećmi? No bo nawet jeżeli jakiś proceder, jakiś rytuał jest teoretycznie zdrowy sam w sobie, no to przecież, żeby włączać dzieci do czegokolwiek, to muszą być one przynajmniej po części świadome tego, co robią. No bo, a właśnie dodatkowo, dzieci są szczególnie narażone na wszelkie patologie, które mogą się w tym procederze pojawiać. Słusznie. A więc
po kolei. Ja w ogóle czasem spotykam się z tezą, że dzieci przecież nie muszą się spowiadać, bo ani tego nie rozumieją, ani przecież dzieci nie robią nic tak naprawdę złego. Okej. Po pierwsze, przypomnijcie sobie samych siebie, kiedy mieliście 10-12 lat. Nie robiliście rzeczy, o których wiedzieliście, że są złe? Jako dziecko nie miewaliście wyrzutów sumienia? I jasne, że to wszystko jest na dziecięcym poziomie, ale działają tutaj podobne mechanizmy. I oczywiście, że z uwagi na nie w pełni rozwinięty aparat poznawczy, odpowiedzialność dziecka jest mniejsza, ale nie jest żadna. Jeśli na przykład 12-latek w gniewie przywali koledze cegłą, to jest mniej odpowiedzialny, gdyby dorosły to zrobił, ale nie jest wolny od odpowiedzialności za to, co zrobił. Dzieci też potrafią być zdolne do zła na swoim dziecięcym poziomie. Ja tak od siebie w ogóle powiedziałbym, że spowiedź i komunia 10-latków, jaką mamy teraz, to jest rzeczywiście trochę wcześnie. Nie mówię, że to jest złe, bo bez przesady, ale ja nie miałbym nic przeciwko ponownemu przemyśleniu organizacji tego i w ogóle zauważmy, że w ostatnich latach ta spowiedź i komunia zostały przeniesione o rok wyżej, tak? Jak myśmy byli dziećmi, to 9-latki przystępowały do spowiedzi, więc niewykluczone, że w kolejnych latach będzie to jeszcze przesunięte odrobinę dalej. I ja osobiście prywatnie raczej bym skłaniał się do czegoś w okolicach 12 lat. Ale to jest tylko moja opinia. Kolejno. Ktoś powie, no ale spowiedź kładzie nacisk wcale nie na rozumną autorefleksję, to co ty, Szymon, mówisz, tylko na sprawdzanie na liście, czy zrobiłaś to, czy zrobiłeś to, czy to, czy to. I jak tak, to marsz do spowiedzi. Okej. Forma uczenia o tym często zostawia wiele do życzenia. I ja nie jestem fanem sprowadzania tego wyłącznie do tej listy i odhaczania tego, ale jednocześnie samo wytłumaczenie dziecku, że te kategorie zachowań są złe i jeśli coś z tego zrobiłeś, zrobiłaś, to powinieneś zrozumieć, dlaczego to jest złe i dlaczego wymaga to pojednania po takim czynie. Samo to jest dobre przecież. Przecież dzieciństwo to jest właśnie okres formacyjny, a dzieci bardzo często nie mają jeszcze dobrze uformowanego systemu wartości. No i można się czepiać, że to wszystko nie tak powinno wyglądać, jak wygląda w praktyce, ale wiecie, przecież nawet nie tak dawno. Pan Andrzej Stasiuk chwalił się, że był normalnym chłopcem i dręczył zwierzęta i rzucał kamieniami w pociągi. No to może gdyby pan Stasiuk robił rachunek sumienia z tej białej książeczki, którą dostał na komunię, to by wiedział, że dręczenie zwierząt nie jest czymś normalnym. Jest w kategorii rzeczy złych. Ja pamiętam, w mojej książeczce była kategoria, czy szanowałeś zwierzęta, czy nie robiłeś im krzywdy. I nawet jeśli tak jak pan Stasiuk wychowujesz się ewidentnie w patologicznym towarzystwie i twoi koledzy na przykład cię zachęcają do robienia takich rzeczy, to nawet ta książeczka obudowana autorytetem religijnym może zwrócić ci uwagę, że dręczenie zwierząt i tak jest złe, nawet jeśli koledzy to robią, nawet jeśli sam jeszcze nie rozumiesz, dlaczego to jest złe. Kolejno. Ja się spotkałem ostatnio też z takim oburzeniem, że ksiądz na spowiedzi pytał dziecko, czy korzystało z pornografii. Wiecie, że obecnie przeciętny wiek pierwszego kontaktu z pornografią to niecałe 11 lat? Czy wy rozmawiacie ze swoim 10-11-latkiem o pornografii? O tym, jak bardzo sama może ona sobie tym zaszkodzić, oglądaniem tego? Jeżeli nie rozmawiacie, to być może powinniście o tym porozmawiać z własnym dzieckiem, bo może dziecko nawet nie wie, że to jest coś złego. Może wszyscy to robią, myśli, że to jest normalne. A może czuje, że coś jest z tym nie tak, ale w zasadzie wstydzi się o tym mówić. I wtedy, jeśli, podkreślam, jeśli jest to zrobione z wyczuciem, to może dobrze, że chociaż w konfesjonale ten temat zostanie poruszony, bo to jest poważna sprawa i w ogóle poważny problem społeczny obecnie. Ponownie, jeśli jest to robione odpowiednio, bo oczywiście, że może być zrobione źle. No dobra, ale co z tymi wszystkimi faktycznymi, obrzydliwymi patologiami, o których teraz się czyta w internecie, że ksiądz, nie wiem, dopytywał się jakieś intymne kwestie, albo poniżył dziecko w konfesjonale, albo jeszcze coś gorszego. Okej. Nawet pomijając już jakieś faktyczne zbrodnie, tak, przestępstwa i tak dalej, to no jasne, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że księża, czasem motywowani jakimś bardzo niezdrowym poczuciem przynależenia do specjalnej uprzywilejowanej kasty, potrafią robić rzeczy wobec innych ludzi, które nie przeszłyby w żadnym innym kontekście społecznym. Tak, takie rzeczy istnieją. Ale jednocześnie do ostatnio popularnych w internecie rewelacji pod tytułem jakiś ksiądz jakiemuś dziecku kiedyś zrobił coś złego. Ja osobiście do takich rewelacji podchodzę tak samo, jak do wszystkich internetowych, anonimowych rewelacji, że ktoś komuś kiedyś coś. To znaczy z pewną dozą sceptycyzmu.
Nie wiem, dlaczego te konkretne rewelacje mielibyśmy traktować jakoś inaczej, jakoś szczególnie. Nie wiem. I jasne, jeśli ktoś chciałby mówić, że być może jest ogólny problem z podejściem księży do spowiedzi dzieci. Możliwe, zaraz to rozwiniemy. Jeśli ktoś chce na przykład, i dodatkowo, jeśli ktoś chciałby się podzielić informacjami o tym, jak ktoś konkretny kogoś konkretnego skrzywdził. Dobrze, proszę, proszę to zrobić. Ale żadna ilość krzykliwych nagłówków w internetowych brukowcach nie powinna być traktowana jako wyznacznik czegokolwiek, poza tym, że to się w danym momencie dobrze klika. Natomiast odnośnie zarzutu, że wprowadzanie dzieci do spowiedzi nierzadko wygląda w sposób niezdrowy, zniechęcający do kościoła, czy nawet krzywdzący. Możliwe. Nie wiem, jak dokładnie mielibyśmy zbadać to, zbadać skalę tego, na pewno nie za pomocą nagłówków na pudelkach, ale podejrzewam, że tak jak wiele aspektów polskiego kościoła, jest to przesiąknięte tą polsko-jasełkowością i tak sądzę, że również w kwestii spowiedzi nie jest to wcale takie rzadkie, że to jest robione po prostu źle. Możliwe. Okej, ale co to dokładnie oznacza? Dla ułatwienia zadam pytanie. Czy widzieliście, może słyszeliście o tym, a może sami doświadczyliście kiedyś sytuacji, gdy nauczyciel w szkole publicznie poniżył dziecko? Na przykład wyciągnął na środek klasy i wyszydził przy wszystkich uczniach. Albo może znacie ludzi, którzy nabawili się jakiegoś rodzaju traumy w szkole. Albo na przykład zostali zniechęceni do czytania książek przez to, jak wmuszano im lektury. Może znacie takie sytuacje. Myślę, że takie przypadki wcale nie są w Polsce bardzo rzadkie. I co to dokładnie oznacza? Czy to oznacza, że szkoła jest niebezpieczna dla dziecka? Że lepiej trzymać dziecko z dala od szkoły, skoro może je tam to spotkać? Zwłaszcza, że może to nawet nie jest problem pojedynczych nauczycieli, może nie. Może to jest problem całego systemu. Może tak być. Skoro w ramach edukacji istnieje groźba, że w trakcie tej edukacji jakiś dorosły wyżyje się na tym dziecku albo będzie jego kosztem leczył swoje kompleksy i frustracje, a system zasadniczo na to pozwoli, no to co można zrobić? Można zacząć od tego, żeby lepiej kontrolować ludzi, którzy mają kontakt z dziećmi, może nawet przebudować system, poprawić to, jak on działa, bo do tej pory pozwalał na patologiczne zachowania. Może trzeba go zmienić, jasne. Ale jeśli jakaś osoba na podstawie tego wszystkiego, co mówiliśmy, będzie wnioskowała, że należy zakazać dzieciom chodzenia do szkoły, bo może mieć ono traumatyczne przeżycie, no to należy rozpoznać, że taka osoba nie potrafi wyciągać logicznych wniosków, albo że jest histerycznie wręcz uprzedzona do czegoś, a przez to być może nie warto brać jej na poważnie. I tutaj możemy wrócić do samego początku i między innymi do tego, że pan Betlejewski, performer i aktywista, nawołuje do zakazu spowiedzi nieletnich. No i to, że postawa promowana przez pana Betlejewskiego na temat religii to jest antyakademicka i jest pseudonaukową szurią, to już omawialiśmy kilkukrotnie. Nie będziemy tego powtarzać tutaj. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to zapraszam do starszych odcinków, w których rozkładamy na czynniki pierwsze, jak pan Betlejewski głosi tezy kompletnie sprzeczne z wiedzą historyczną, akademicką itd. I tutaj też, nazywając spowiedź szkodliwym i niebezpiecznym procederem, podczas gdy, tak jak mówiliśmy, sam proces ma socjologiczne i psychologiczne uzasadnienie. I przypomnijmy, że w tym wszystkim wtóruje mu pan profesor Hartmann, nie podając przy tym żadnych argumentów poza anegdotycznymi historyjkami z internetu i hasłami, bo może się coś stać. I trzeba wyraźnie zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Domagając się zakazu spowiedzi nieletnich, czyli nieważne, masz 15, 17 lat, nie wolno ci się spowiadać, pan Betlejewski na łamach Onetu nawołuje do odebrania podstawowych swobód obywatelskich, takich jak prawo do wolności wyznania, a co za tym idzie, wychowania swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. I pan Betlejewski może oczywiście mieć i wygłaszać dowolne poglądy, ale Onet to nie jest publiczne forum, na którym każdy może sobie wygłaszać, co chce. I mam wrażenie, tak zgaduję, że gdyby ktoś próbował na łamach Onetu kolektywnie oczerniać muzułmanów albo Żydów, albo zabraniać im wychowywania dzieci w ich wierze, to redakcja Onetu natychmiast by rozpoznała, że coś jest z tym nie tak i nie opublikowała takiego tekstu. Ale kiedy pan Betlejewski w sposób zakłamany i sprzeczny z wiedzą akademicką pisze tekst histerycznie wręcz antykatolicki, to jakoś Onet uznaje, że warto to opublikować u siebie. I ja mam bardzo ważne pytanie do redakcji Onetu. Mam nadzieję, że to pytanie do nich dotrze. Opublikowaliście państwo tekst, w którym na podstawie fałszywych przesłanek nawołuje się do odebrania katolikom podstawowych swobód obywatelskich.
czy i jak wpisuje się to w cele i misję państwa platformy. A jeśli się nie wpisuje, to co ten tekst tam robi? Ja po prostu jestem ciekaw. I to tyle. Gorąco zapraszam oczywiście do komentowania tego wszystkiego, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście dodali, co byście odrzucili z tego. A jeśli ktoś szuka jeszcze prezentów na święta, to przypominam, że w naszym sklepie znajdziecie między innymi koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, a także kubki z ciekawym wzorem oraz książkę Wojna idei, myśl po swojemu, w której rozwiniętych jest wiele tematów poruszanych na obu naszych kanałach. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.